Cześć, witam kosmicznych żeglarzy, na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie, wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem, a dziś mam dla Was test metod Nomika, zanim go sobie zrobimy moi drodzy, to jeszcze takie przypomnienie, tutaj mieliśmy zrobioną migawkę nie tak dawno temu, nie ma konkretnej daty podanej, natomiast jest informacja za jakie tokeny, na pewno za Atom moi drodzy i za Kujire, tutaj spekulacje, że za Evmosa Osmo i Juno również. No i ważną rzeczą było, żeby posiadać w stakingu te tokeny, ale poza pierwszą dwudziestką walidatorów. Tak? No, przypominałem Wam już wielokrotnie o tym, żeby jeżeli już wybieracie jakiś walidatorów, to żeby wybierać właśnie gdzieś z dalszych pozycji. No i tutaj między innymi ten airdrop akurat nagrodził tych użytkowników, którzy to zrobili. Nie ma jeszcze też również informacji odnośnie ilości, jakie były wymagane. Myślę, że to wkrótce zostanie ujawnione poprzednio, bo to jest airdrop numer 2, w poprzednim airdropie numer 1 wystarczyło posiadać 1,5 atoma, żeby załapać się na airdrop od NOM, czyli NOMIK. No i moi drodzy, jeszcze dodatkowa taka informacja. Tutaj jest blog ich. Na tym blogu na razie są tylko dwa artykuły, ale zachęcam ewentualnie sobie śledzić. Myślę, że powinien się pojawić wkrótce kolejny artykuł. Wyjaśniający nam tutaj oczywiście, czym ten projekt jest, i jest tutaj sekcja również z airdropem. Jest informacja, ile tokenów zostało przydzielonych. 3,5 miliona tokenów, moi drodzy, zostało do airdropu pierwszego. To samo z airdropem drugim i z airdropem trzecim, również dwa razy po 3,5 miliona razem 7 milionów. W tej chwili mamy tam sekcję airdrop numer 2, więc można się spodziewać, że również będzie za jakiś czas airdrop numer 3. Pomiędzy jedną a drugą migawką chyba około pół roku minęło w poprzedniej, żeśmy mieli już tokeny rozdane i stakujemy je, tam dosyć wysoki procent był. No i teraz przejdziemy sobie moi drodzy do testnetu. Zanim jeszcze go zrobimy, ja Wam wkleję moi drodzy trzy linki, w których jest testowy BTC, ponieważ ten testowy BTC będzie potrzebny. Tutaj jeden z tych linków prawdopodobnie już tutaj nie ma możliwości klejmowania BTC, ale być może jak Wy już będziecie oglądać ten materiał, to u was ta akcja ta, ta stronka będzie działała, ja z niej akurat korzystałem, ale znalazłem jeszcze tutaj dwie takie stronki, na której możemy ściągnąć to BTC, moi drodzy. Również możecie zajrzeć na kanał na telegramie, tam użytkownicy widzowie sobie przesyłają pomiędzy sobą to BTC, które już im jest niepotrzebne, więc można się również tym posiłkować. Dobrze, przechodzimy, moi drodzy, do samego testnetu. Jeżeli otrzymaliście airdropa, to tutaj ten testnet jak gdyby wyświetla tego airdropa. To nie znaczy, że ten airdrop jest już w tej chwili z tego testnetu dla nas będzie odebrany, tylko robimy jak gdyby dodatkowe działanie, tak, robiąc ten testnet. Być może dostaniemy jeszcze jakieś dodatkowe tokeny, tak? Myślę, że tutaj po prostu projekt sobie testuje, w jaki sposób ta platforma będzie działała przy okazji odbioru już finalnie tego tokena, może się okazać, że on zostanie po prostu dla nas przesłany bez tych zadań, a może się okazać, że te, te zadania będą w, w już nie w testnecie, tylko w na w normalnej stronie do odbioru. Jak to będzie finalnie, to się dopiero przekonamy. Natomiast testnet można tutaj zrobić, to nam niczym nie przeszkadza. I teraz uwaga, niestety, ale nie wszystkim będzie się wyświetlało moi drodzy poprawnie tutaj adres btc i zaraz wam pokażę na swoim przykładzie jak to wyglądało na razie tak jestem tutaj zalogowany na tym testnecie jak sobie będziecie próbowali logować się do tego testnetu to dodawam się nowa sieć ponieważ tutaj ten projekt non stop coś zmienia w tej chwili to już na nomiku jest sieć numer 4d nomik testnet 4d jak ja robiłem to był numer 4c później był numer 4d być może się okaże że dodają nam kolejną sieć więc Gdyby coś nie działało, zawsze możecie, pamiętajcie, stanąć na innej sieci. Przechodzicie, moi drodzy, sobie tutaj do NOMIC testnet, klikamy sobie krzyżyk i usuwamy sieć, próbujemy dodać ją ponownie. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze sobie tutaj pozwolę odpalić jedną stronkę, która nam się za chwilę tutaj przyda. Dobra, wracamy do tego testnetu, więc tutaj w sekcji airdrop macie trzy zadania do wykonania. Pierwszym z zadań to jest przesłanie moi drodzy, sobie bitcoina właśnie z kraniku jakiegoś. Drugim zadaniem będzie przesłanie poprzez IBC tego bitcoina na Kujire, a następnie trzeba będzie wypłacić sobie bitcoina na jakiś wskazany przez nas dowolny adres. No i zróbmy sobie, jak to będzie wyglądało dokładnie, więc pierwsze zadanie, deponowanie, moi drodzy, bitcoina z kraników. Wchodzicie sobie na sekcję bitcoin, jeżeli będzie poprawnie, to po kliknięciu tutaj na opcję depozyt, wyświetli wam się tutaj adres, na który możecie sobie z kraniku, moi drodzy, przesłać to BTC. Kopiujecie sobie ten adres, chodzicie na stronkę, która prześle wam ten, tego bitcoina, wklejacie sobie no i czekacie. Moi drodzy, długo dosyć się czeka niestety na te kraniki. Około 15, nawet 20 minut trzeba czekać, więc musicie się uzbroić w i że ten kranik tych Stron być może z tych, które będziecie robili, będzie szybciej. Ja około 2, prawie 15 minut musiałem na spokojnie poczekać. Poprawnie wygenerowany adres wygląda w ten sposób. Natomiast u niektórych z Was i u mnie również tak jest, ponieważ ja mam kilka portfeli, no może się wyświetlać, moi drodzy, niepoprawnie. Jak to będzie wyglądało, jak będzie niepoprawnie, ja się przełączam już na, na inny mój portfel i pokażę wam, jak wygląda, moi drodzy. U mnie na głównym portfelu na przykład nie ma możliwości tego testnetu zrobić. Dobra, no i teraz odświeżmy sobie stronę. I po odświeżeniu stronki pokażę Wam, tutaj klikam depozyt, tutaj potwierdzam. Powinien mi się wygenerować adres, natomiast adres się nie generuje. Cały czas się, moi drodzy, ładuje. No i mam kilka takich portfeli, gdzie adres nie chce się wygenerować i mam kilka takich portfeli, gdzie adres mi się Wygenerował. Tam, gdzie mi się udało to zrobić, to po prostu to zrobiłem. Tam, gdzie się to nie udało zrobić, to po prostu cierpliwie czekam. Piszą tam twórcy tego projektu, że są w trakcie poprawek. Być może zrobią to dzisiaj, jutro, pojutrze, ciężko powiedzieć, natomiast po prostu cierpliwie czekam, jeżeli to się nie da zrobić. I, a wyszukacie sobie, jeżeli macie kilka portfeli, szukacie innego portfela, na którym akurat te zadania wam się uda zrobić, bo bez tego bitcoina przesłanego, no niestety kolejnych zadań już nie możemy zrobić. Wracam do tego portfela, który yy, akurat jest, moi drodzy, u mnie aktywny. I zrobimy sobie kolejne kroki. Zaraz wam wytłumaczę i pokażę. Dobrze, jestem na tym portfelu. Jeszcze raz odświeżam stronę. Czyli klikamy jeszcze raz finalnie depozyt. Robimy pierwsze zadanie. Tu potwierdzam. Kopiuję adres. Wchodzę na kranik, wklejam mój adres. Jeżeli jest jakaś kapcza, to potwierdzam. Czekam cierpliwie możemy sobie. Zająć się czymś innym, posłuchać muzyki albo w międzyczasie zrobić coś innego i wrócić za chwilę. Potem, jak Bitcoin do nas dotrze, to tutaj ten e, opcja depozyt Bitcoin, tutaj moi drodzy, pojawi wam się e, fioletowy przycisk, żeby sobie sklejmować tego airdropa. Klejmujecie sobie i te bitcoiny wam tutaj, e, te nomiki wam tutaj lądują na, e, na, ten, e, na ten tutaj testnet. Tak? Pierwsza część jest odebrana, druga ona mówi o tym, żeby wykonać transfer IBC. Więc wchodzimy sobie w sekcję IBC, i tutaj, moi drodzy, są, jest pierwsza sieć tutaj Nomic Testnet. Już mają z bitcoina, to wam się to wyświetli. A tutaj, Kujira, moi drodzy, jeżeli nie macie dodanego do portfela testowej sieci Kujira, no to musicie to zrobić. Jak to zrobić? Wchodzimy sobie na stronkę Blue Kujira App. To jest normalna stronka, na której, moi drodzy, można sobie stejkować, ale żeby wykonać tą, dodać sobie się sieć testnowo, testnetową, to trzeba tutaj stanąć w prawym po połączeniu już portfelem, w prawym górnym rogu i tutaj jest teraz sekcja MyNet, teraz sobie rozwinąć i wybrać sobie testnet. Po tym jak sobie wybierzecie testnet, to doda wam się właśnie sieć testnetowa i ta sieć testnetowa wracam tutaj na tą na nomik. To sieć testnetowa będzie po prostu nazywała się Kujira Testnet, tak? I wtedy, moi drodzy, odświeżcie sobie stronę i Kujira Testnet będzie tutaj wtedy Aktywna. No i drugim zadaniem jest przesłanie poprzez IBC z nomika na QG. No i możecie sobie, w moi drodzy, wpisać jakąś określoną wartość. Tutaj sobie stajemy w sekcji, ile bitcoinów będziemy chcieli wysłać, no i możemy jakąś tam małą ilość, patrzymy po tym, ile nam kranik przydzielił. Jak ja tutaj mam 0003, no to możecie sobie wpisać 0005, na przykład 0 i 1. I ten transfer tutaj wtedy jest aktywny. Klikacie sobie w transfer, chwilę czekacie. Wracacie do airdropa. Jeżeli wam się by tutaj przycisk claim nie pokazał, to odświeżacie stronę i ten przycisk claim powinien być aktywny. To jest drugie zadanie, które trzeba było zrobić. I ostatnim zadaniem jest wypłata bitcoina, moi drodzy, i uwaga, trzeba wypłacić całego bitcoina. I teraz stajecie, tak przynajmniej u mnie działało. Nie mogłem części, po części mnie nie zatwierdziło, a po wysłaniu całości to się zrobiło. Ale żeby ewentualnie nie tracić tego bitcoina, można zrobić to w ten sposób. Stajecie sobie na bitcoinie, robicie withdraw. I tutaj należy wkleić adres. <coughs> Można to wysłać do kogoś, jak jesteście na przykład u mnie na grupie na Telegramie, no to możecie wysłać do kogoś, bo ktoś nie, może mu nie działa kranik. Albo zrobić, moi drodzy, taki manewr, że stajecie w Bitcoinie, klikacie sobie depozyt, kopiujecie sobie swój adres i robicie withdraw. Wklejacie swój adres i to z waszym adresem również przejdzie. Przy czym, uwaga, trzeba wypłacić całość, nie cząstkę. Przynajmniej tak u mnie zadziałało. Klikacie max i robicie withdraw. I po tym jak to zrobicie, znowu wracacie do sekcji Airdrop, odświeżacie stronę i klejmujecie. I te trzy zadania w ten sposób są wykonane. Pytanie, czy testnet w ogóle nam zapłaci i cokolwiek da, podejrzewam, że być może nic nie dostaniemy, ale robimy go, moi drodzy, bo może się okazać, że projekt dzięki temu, że e, tego testneta zrobiliśmy, sprawdziliśmy coś tam, żeśmy zweryfikowali, no to jeszcze jakieś dodatkowe te tokeny zostaną przyznane. Te tokeny z testnetu nie lądują u Was na mainnecie, na tej głównej stronie, moi drodzy. Czekamy potem cierpliwie, jak być może takie zadanie na mainnecie się pojawią Nomika, albo, moi drodzy, po prostu Nomik zostanie do nas przyznany z automatu. Jak to będzie? Po prostu trzeba śledzić ten temat. Tyle z mojej strony, moi drodzy. Kolejny testnet gdzieś tam odhaczony. Oczywiście, moi drodzy, zachęcam do stajkowania tego nomika, jak już dostaniecie jeżeli dostaliście z pierwszego airdropa tego nomika no to teraz zachęcam oczywiście do, do stajkowania oczywiście każdy z Was decyduje na razie sprzedawać nie można tego nomika ani sobie gdzieś go przesyłać pomiędzy portfelami natomiast natomiast dosyć wysoki procent był i powiększanie ilości tokenów moim zdaniem tutaj jeżeli chodzi o ten projekt jest dosyć istotne przy okazji stejkując tego tokena zarabiamy Moi drodzy w Satoshi, to są jakieś nieduże ilości. Wszystko zależy oczywiście od ilości tokenów Nomik, jakie żeśmy dostali. Natomiast cały czas ten projekt, że tak powiem, jest na początku swojej drogi. I Bitcoin na kosmosie to może być naprawdę niezła rzecz. Na razie czekamy, jak ten projekt na spokojnie rozwinie skrzydła i pokaże, co tam w zanadrzu jeszcze ma. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.